Dzień dobry, witajcie z samego rana w sobotę 13 lutego. Posłuchajcie dwóch wersetów biblijnych dzisiejszych. Niech nam Bóg miłości wbędzie i niech nam błogosławi. Z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Ten pierwszy werset biblijny dzisiejszy zawiera w sobie hasło, czy też słowo, które jest najpopularniejsze, jeśli chodzi o nasze życzenia świąteczne, urodzinowe, czy też ślubne. Wtedy zawsze życzymy sobie błogosławieństwa, czyli tego, żeby Bóg był nam przychylny we wszystkich naszych sprawach, żeby Jego ręka była z nami na wszystkich naszych drogach, nas ochraniał i posyłał swoich aniołów. I skoro to słowo i te życzenia są tak bardzo popularne, zatem gdzie błogosławieństwo znajduje się na co dzień? Gdzie możemy go dostrzec? Pewien człowiek powiedział: rozejrzyj się wokół siebie i zobacz, za co możesz być wdzięcznym Bogu. Jeśli tak zrobisz, wtedy zobaczysz, że wiele właśnie z tych błogosławieństw, z twoich życzeń, z modlitw, czy też tych, które słyszysz przed wyjściem z kościoła, wypełniło się lub wypełnia się właśnie w twoim życiu. I coś w tym jest, bo apostoł Paweł napisał w liście do Efezjan: zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie i w każdym położeniu dziękujcie. Dziękczynienie jest tak bardzo istotne i tak bardzo ważne. Jeśli jestem wdzięczny, dostrzegam Boże błogosławieństwo. Jeśli dostrzegam Boże błogosławieństwo, wszystko wokół nabiera innych barw. A to, na co w życiu patrzę, tworzy jego atmosferę. Dlatego dzisiaj z tego mroźnego, zimnego lasu pragnę wam życzyć błogosławieństwa, ale przede wszystkim tego, byśmy nigdy nie zapomnieli Bogu dziękować właśnie za błogosławieństwo. Zostańcie z Bogiem, życzę wam dobrego dnia.